Jeden z prostszych rajdów, jakie widziałem, naprawdę. Pełen banał. Mazowiecki taki trochę, prawda? Same proste. Tak, same proste. Rajd piekielnie trudny. I w ogóle bardzo przyczepne asfalty, trochę takie belgijskie, prawda? I nie ma brudu. No i na pewno będzie ciekawie, trasy są fajne, zróżnicowane. Nuda. Fajnie, bo rzeczywiście taki tłusty, prawdziwy rajd. I zakręty 90 stopni, także luz. Dużo jakichś trudnych miejsc. I wydaje mi się, że przy tak, w tak szanownej konkurencji będą to wspaniałe zawody. I liczymy na to, że będziemy na mecie w tym bardzo ciężkim rajdzie z długimi, prostymi. 5, 4, 3, 2, 1 i start. To 20, prawy dno długi. To uwaga, prawy 5 odciąża. Dno długi to uwaga, prawy 5 odciąża. 80, 3 środkiem, 100. Prawy 4 plus, do lewy 4 średni. 120. Prawy dno. Jakoś się udało, także jedziemy do przodu bardzo fajnie, zero nierytmicznie, za wcześnie bije biegi do góry, nie będę tam z lansera, się musi lampa tu przy 8 zapalić, ale frajda, ła! 3, 2, 1, go. 52 right, 20, 5 right, 20, 3 plus left over top into 3 plus right, 100 straight, 4 left long, 20, 4 right, 20, 2 left hairpin, 20, 4 right, and 3 plus left, 200, 6 left, 50, 6 left, 50, 5 right, 6 left, 5 right, 30, 5 right, 300, 5 right, 300, top, 100, top, 40, 3 plus left out. Już. 4 left, 40, 4 right out. Cut and 2 left hairpin. 20, 3 right opens. 30, 4 right, 100. Big jump break. 200. 5 right cut, 150 straight cut, 4 right don't cut, 30, top, 30, 1 right hairpin, 1 right, odjazd, gas, and 4 left, 22 left hairpin, and 3 plus right, short. 100, 4 left, long Titans, 3, out. Kapeć, szkoda gadać. Trudno powiedzieć, no gdzieś na którymś cięciu, ale na początku odcinka jestem wściekły. And one right hairpin. And 3 left out. 100, 5 right long double, 20, 4 right out, and 2 plus left long slip, 30, 4 left tightens, 3, 100, 5 right small cut, 150, 6 left, 30, 3 minus right long, small cut slip, 100 straight, 4 left small cut into 6 right, 100, 4 right small cut and 5 left small cut into 5 left cut, 150, 6 right, 100,
6 right, 200, 5 right, 50, top, 100, 3 left, and 4 left, jeszcze, and 5 right, okay. Odcinek dosyć trudny. No zobaczymy, jak będzie dalej, dopiero się rozgrzewamy. Beznadziejnie. Niestety kapeć już na jednym z pierwszych zakrętów. Od początku odcinka samochód przerywał, coś chyba nie tak z komputerem. To troszkę zdekoncentrowało, no i stąd ten kapeć. Strata będzie dość spora. Cieszymy się, że jesteśmy po pierwszej pętli na mecie. No i będziemy walczyć dalej. Wszystko idzie zgodnie z planem. Dojeżdżamy tak każdy odcinek. Kapcia nie złapaliśmy, także no myślę, że pech nas na razie umija. Thank you.
jak widać w tej pieśni najsilniejsze. A w tej chwili kolejne dwie załogi, w jednej pieście będzie jechał Łukasz Biśkiniewicz pilotujący go Maciej Wisławski, a na drugim torze Aaron Kozioła i Kasper Pietrusiński. To kolejne załogi, które rywalizują z klubu Pucharu Gwiazdy. Filip Niwet, Radek Typa, Łukasz Biśkiniewicz. Filip, pojawiłeś się w pucharze od drugiej rundy i od razu wygrałeś prawie wszystkie odcinki. Koledzy. Koleżanki. Bardzo. Słuchajcie, jak on wygrywa, to nie ma kolegów. Jestem miło zaskoczony, że ta rywalizacja jest tak bardzo fascynująca. Ja niestety popełniłem błąd w postaci złapania dwóch kapci na pierwszym przejeździe odcinka pierwszego, no i tak naprawdę pierwszą pętlę jechałem bardzo mocno zachowawczo. Druga pętla, rzeczywiście już zaczęliśmy przyspieszać. Chyba jest bardzo dobrze, bo znalazłem się, zobaczcie, wśród jakich nazwisk Radek Typa, Filip Niwet, dwóch bardzo szybkich zawodników, którzy wiedzą, jak się jeździ ośkami, mimo że ostatnie doświadczenia mieli w cztero łapach. Bardzo zadowolony z dzisiejszego dnia. Chyba do tej pory to jest mój najlepszy dzień w naszej wspólnej karierze z Maćkiem Wisławskim. Rzeczywiście dzisiaj bezbłędny dzień, oprócz tam jednej hopy, którą skoczyliśmy troszkę za wysoko i nas wyniosło. A tak to rzeczywiście bezbłędnie od początku do końca, takim przyzwoitym tempem. Fajnie, że dołączyli do nas tutaj szybcy zawodnicy, którzy pokazują, jak Fordem Fiesta R2 można szybko pojechać i walczyć o wysokie lokaty w generalce. I rzeczywiście możemy się porównywać. Fajnie, że mamy takich topowych driverów, od których możemy się jeszcze czegoś nauczyć i sobie w głowie układać, że możemy tym autem pojechać jeszcze szybciej. Ale tak czy inaczej, ze swojego tempa dzisiaj bardzo zadowolony, szybciej już bym nie pojechał. Chciałbym w ogóle bardzo podziękować za ten puchar, bo to jest wspaniała inicjatywa i tu jest mnóstwo ludzi, którzy bardzo się w to angażują, naprawdę. Ja myślę, że nie mogłem przez długi czas znaleźć sobie miejsca gdzieś tam w rajdach, a to za wysokie budżety, na szybsze samochody, a to jest wspaniała inicjatywa, także dziękuję wam bardzo przede wszystkim. Natomiast co do dzisiejszego dnia, no to chyba wszyscy mieli takie kłopoty. Radek, kapcie na początku dwa. My poza drogą, tak naprawdę dwa OS jechaliśmy czysto, albo nam się interkom gdzieś zepsuł, a to wypadliśmy, także rywalizacja świetna na wysokim poziomie. Ja się nie spodziewałem, że Łukasz, my się znamy w ogóle ze szkoły, że tak szybko będzie jechał. Natomiast oczywiście Radka spodziewałem się, że będzie szybki. Natomiast jesteśmy bardzo zadowoleni, bo tak naprawdę samochód odebraliśmy we wtorek, bo jeździliśmy nim 15 km na testowym. Ja mnóstwo błędów jakichś tam jeszcze robię, ale mam nadzieję, że z czasem będzie lepiej. Obiecujemy, że na Rzeszowskim będzie dobrze. Dziękujemy bardzo. Jeszcze raz Filip Niwet, Radek Typa, Łukasz Biśkiniewicz.